Joanna Opozda, jak wiele innych gwiazd z polskiego show biznesu, postanowiła wyjechać z Polski na długi weekend majowy. W tym roku, aktorka wybrała jako cel swojej podróży Turcję i na swoim profilu na Instagramie podzieliła się ze swoimi fanami kilkoma relacjami z luksusowego hotelu The Land of Legends Kingdom, który jest połączony z parkiem rozrywki i nazywany jest tureckim Disneylandem. Joanna Opozda wraz ze swoim synem mogą liczyć na wiele atrakcji, takich jak 3 baseny, saunę fińską, spa, siłownię i wieczory tematyczne oraz występy muzyczne na żywo. Hotel oferuje także aż 6 restauracji, co stanowi duży wybór nawet jak na standard all inclusive. Joanna Opozda pochwaliła się swoim pokojem, a także nowym wózkiem Incenta, którym jej syn korzysta podczas wakacji. Aktorka i jej syn wyglądają na bardzo zadowolonych z pobytu w Turcji. Należy jednak zauważyć, że pobyt w tym hotelu to spory wydatek, ponieważ tygodniowy pobyt dla jednej osoby dorosłej z dzieckiem kosztuje około 22 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że nie tylko Joanna Opozda wybrała Turcję jako cel swojej majówki, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan również wypoczywają w Turcji wraz ze swoim synem Henrykiem, chociaż w innym hotelu.